nigdy nie miałem wcześniej styczności z ludźmi z zespołem Downa. Z tego względu rzeczywiście było to dla mnie dość trudne, kiedy dowiedziałem się o tym, że moja córeczka będzie miała zespół Downa. Natomiast bardzo szybko odczarowałem swoje obawy z tym związane, kiedy po prostu zacząłem przebywać troszkę z takimi ludźmi, kiedy odwiedziłem różne miejsca, w których oni sobie funkcjonują. Najtrudniejsza była walka z własnymi oczekiwaniami na temat swojego dziecka przyszłego. Czas nas nauczył, żeby właśnie tych oczekiwań nie mieć, bo życie potrafi bardzo zaskakiwać i tak naprawdę co innego jest ważne. Dla nas jakby najważniejsze jest to, że dzisiaj Jagódka jest z nami i że jest zdrowa tak naprawdę, bo nie ma żadnych dodatkowych problemów związanych, jakby przyległych do tej genetycznej dysfunkcji, jaką jest zespół Downa. Dostaliśmy pomoc właściwie bardzo szybko, bo dzisiaj internet jest bardzo pojemny i można wszystkiego się dowiedzieć. Bardzo fajne są wszelkie fora internetowe, na których można dostać techniczne informacje, tą techniczną wiedzę, taką lekarską stricte. I to jest coś dla umysłu, można powiedzieć. A dla serca z kolei fajne są wszystkie profile instagramowe, gdzie można po prostu zobaczyć, jak funkcjonują rodziny, które mają w swoich szeregach osoby z zespołem Downa. Generalnie funkcjonują jak każda rodzina normalna. Nie boimy się niczego, nic nam nie grozi. Mamy wsparcie od wszystkich ludzi, wszystkich znajomych. Ludzie na ulicy tak samo są bardzo życzliwi. Nie spotykamy się z żadnym hejtem na przykład. Nie chcemy ich chronić przed światem zewnętrznym, dlatego że wszystkie osoby, których dotknie jakaś problematyka zdrowotna, tak naprawdę nie chcą się czuć odrzucone, a osoby z zespołem Downa szczególnie powinny być socjalizowane, bo tak naprawdę mogą bardzo wiele wnieść do tego społeczeństwa. Wedle teorii, którą głosi mój kolega z zespołu, Władek Dębowski, że wszyscy jesteśmy jednym organizmem, powinniśmy działać. No jest to taka filozofia trudna do wdrożenia, codzienność, ale jednak do czegoś trzeba dążyć. Myślę, że to jest ten trop.